Witajcie, kochani, witajcie. Dobra nowina. Tak się denerwowałyście niektóre. Jak to wyrzucone jedzenie, jak to wyrzucona, przeterminowana, oczywiście chodziło o przeterminowaną żywność, puszka itd. itd. Więc wpadłam na genialny pomysł, bo mnie też to do jakiegoś stopnia przeszkadzało. Zaraz, może gdzieś tam macie rację, coś dam radę z tym zrobić. I wymyśliłam, a nawet pokazał mi się kotek taki miauczący, taki raccoon. No i znam właściciela. No, człowieka, który opiekuje się różnymi bezdomnymi zwierzętami. I właśnie tu jadę. Z tym wszystkim, co widzieliście, że rzucam. To była torba plastikowa. Wszystko to ładnie do kupy złożyłam i właśnie jestem w drodze do tego człowieka. Już on to rozplanuje, będzie wiedział, co z tym dalej zrobić, ale nie zmarnuje się, bo on zerknie, wejrzy głębiej, przejrzy wszystko i każda jedna puszka, jeżeli to się do czegoś nadaje, wiem, że będzie wykorzystana. Także dziękuję za wasze uwagi. Znalazło się rozwiązanie. Także dzięki wam. Buziaczki, uściski. Pa!